Od samego początku nie bałam się. To było moje marzenie o małej dziewczynki. Zawsze chciałam się zajmować zwierzętami, zawsze to podziwiałam i to było coś, co chciałam robić. Za każdym razem, kiedy wchodzę do stajni, do ogierów andaluzyjskich, czuję się tak, jakbym była w Hiszpanii. Wyjechałam na program Erasmus, zainicjowałam taki kontrakt pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, a Uniwersytetem w Kordobie, po to, żeby być jak najbliżej Andaluzji, czyli południa Hiszpanii. Chispa, czyli z tłumaczenia iskra. Ja będąc na koniu właśnie to czuję. Czuję tą więź z koniem, czuję, że on mnie rozumie, że popracuję z nim kilka dni i to jest cudowne, ta energia, którą ja mu przekazuję, on mnie rozumie i wykonuje dany element. I on chce wykonać dany element, on potrzebuje tej akceptacji i potrzebuje zrobić to dobrze dla mnie. Na początku studiowałam w Kordobie i tam spędziłam rok i tam udało mi się występować, tam jest taki spektakl, nazywa się Kordoba Ekwestre. A potem udało mi się pojechać do Jerez. Tam też znajduje się Królewska Szkoła, Hiszpańska Szkoła Jazdy. Najwyższy poziom ujeżdżenia i najlepsze konie na świecie. Musiałam walczyć o dostanie się do tej szkoły, ponieważ nie znałam języka, nie umiałam przywitać się, nie umiałam nic. Oni wyrzucali mnie drzwiami, wchodziłam oknem, robiłam wszystko, co mogłam i wielokrotnie usłyszałam, nie będę tego mogła robić, bo to nie jest szkółka, to jest spektakl. Na początku chodziłam, oglądałam, prosiłam, czyściłam stajnie, czyściłam konie i gdzieś po drodze, powoli ucząc się tego języka, zapoznając się z nimi, z ich kulturą, tradycją, pozwolili mi wsiąść pierwszy raz na konia, to był ogier andaluzyjski. Chodzi o to, żeby znaleźć drogę do porozumienia, żeby on uznał nas za przewodnika. Nie za tyrana, nie za dyktatora, tylko za przewodnika. Będąc na weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym, miałam możliwość wyjazdu na wiele stypendiów naukowych, na programy międzynarodowe, na zobaczenie świata z innej strony. Jazda konna to jest to, czym żyję teraz przez cały czas. To jest moja pasja, to jest to, co kocham i do stajni zawsze idę uśmiechnięta i chcę to robić. Nazywam się Blanka Satora i moją pasją jest jeździectwo, a w szczególności hiszpańska szkoła jazdy.